Powiedzmy, że mam dany pewien kąt, który tutaj teraz narysuję. Jedna półprosta, jedno ramię i drugie ramię. No i ten kąt ma miarę powiedzmy 50 stopni. No i teraz, żeby jakoś tutaj oznaczyć ten kąt, to, to nazwę pewne punkty na tym rysunku. Wierzchołek, w którym spotykają się te półproste, oznaczę jako O, to będzie punkt O. Tutaj jakiś punkt na tej jednej półprostej nazwę A, a punkt na tej drugiej półprostej nazwę B. Wtedy ten kąt mogę oznaczyć, że to jest kąt AOB. No i miara tego kąta, miara kąta AOB jest równa, zgodnie z moim założeniem, 50 stopni. Tak wybrałem. Jak oznaczamy kąt, to zawsze ta literka, która oznacza wierzchołek, znajduje się tutaj w środku. AOB oznacza, że O jest wierzchołkiem tego kąta. Ta literka w środku tutaj napisana oznacza punkt, który jest wierzchołkiem kąta. No i powiedzmy, że teraz. Mam jakiś inny kąt, który ma ten sam wierzchołek, czyli O, i ma ramię wspólne z tym moim kątem to ramię, które przechodzi przez punkt B. No to ten drugi kąt będzie się znajdował tutaj. Tutaj mają wspólne ramię, mogę nawet je tutaj spróbować przerysować jeszcze raz. Powiedzmy, że tutaj ten punkt nazwę C. No i powiedzmy, że miara tego kąta jest równa 40 stopni. Miara jakiego kąta? Miara kąta B O C. B występuje w obu tych kątach, bo to jest punkt, który jest na wspólnym ramieniu, a O to jest wspólny wierzchołek. No i miara tego kąta to jest 40 stopni, zgodnie z moim założeniem. No i te kąty, te miary wybrałem nie byle jak, wybrałem je w taki pewien szczególny sposób, żeby ich suma dawała pewną szczególną wartość. No to obliczmy, jaka jest suma miar tych kątów. AOB dodać miara kąta BOC. BOC. To ile to będzie w sumie? W sumie, no to mamy 50 stopni, dodać 40 stopni, co daje razem 90 stopni. No, a 90 stopni to nie jest taka przypadkowa wartość, to jest pewna szczególna wartość. Otóż wiemy, że 90 stopni to jest miara kąta prostego, czyli 90 stopni to jest kąt prosty. No i takie kąty, których miary Sumują się do miary kąta prostego, mają swoją szczególną nazwę. Mianowicie taka para kątów, które mają wspólne ramię i wspólny wierzchołek, i ich miary sumują się do 90 stopni, czyli ich miary sumują się do kąta prostego, nazywamy kątami dopełniającymi. To są kąty dopełniające. No i tutaj podałem pewien konkretny przykład kątów dopełniających. Jeden ma miarę 42 50 stopni. Ale oczywiście każda para kątów, które. Takich, że, ich, że w sumie mają 90 stopni, to są kąty dopełniające, czyli na przykład 10 stopni i 80 stopni, czy 45 stopni plus 45 stopni, czy 30 i 60 i tak dalej. Każda para kątów, które w sumie dają 90 stopni, są kąty dopełniające. No właśnie, czyli to oznacza, że ten kąt. Ten kąt prosty to jest miara kąta, jakiego kąta? No tego kąta AOC. AOC. Miara tego kąta AOC to jest 90 stopni, czyli inaczej mówiąc, jeszcze inaczej mówiąc, ta półprosta OA jest prostopadła, Używać takiego symbolu prostopadłości często, do, pro, do półprostej OC. Czyli to oznacza, że to jest prostopadła. Dwie półproste są prostopadłe. Na, tutaj ten symbol znaczy prostopadła, czyli OA jest prostopadła do OC. No dobrze, czyli widzimy, że taka jest definicja to, kątów dopełniających, pary kątów dopełniających. A teraz jeszcze jedną definicję poznamy. No i tutaj narysuję jeszcze jakiś inny kąt. Czyli tak, narysuję sobie taki jakiś kąt i powiedzmy, że. Miara tego kąta to będzie tym razem 60 stopni. Tutaj będę miał wierzchołek, który oznaczę powiedzmy S, literką S, żeby się nie powtarzało. Tutaj wezmę sobie punkt ABC już było, więc teraz weźmy D, a tutaj weźmy jakiś punkt E. Czyli miara tego kąta DSE jest równa 60 stopni. No i teraz dla niego do pary dodam jeszcze jeden kąt, taki żeby tutaj Miały wspólny wierzchołek i wspólne ramię, to ramię będą miały wspólne. No i tutaj będzie 120 stopni powiedzmy. I tutaj sobie wezmę literkę F, czyli miara tego kąta F jest równa 120 stopni. Tak wybrałem dla przykładu, żeby mieć jakiś konkretny przykład tutaj do obejrzenia. No i zobaczmy, jaka jest suma tych miar, tych dwóch kątów. Też oczywiście wybrałem te miary nieprzypadkowo, żeby tutaj zilustrować pewną definicję. No to obliczmy, ile jest równa ta suma miar tych kątów. Jak dodam, to będę miał 60 stopni, dodać 120 stopni, to będzie razem 180 stopni. 180 stopni, dostaję tym razem w sumie. No i to znowu jest pewien szczególny kąt. Mianowicie 180 stopni to jest kąt półpełny. To jest kąt półpełny, czyli połowa kąta pełnego, jak sama nazwa wskazuje. A kąt pełny to jest pełen okrąg. A tutaj mamy połowę kąta pełnego, więc to oznacza, że ten kąt tutaj, który zaznaczyłem teraz na czerwono, czyli kąt d, S F ma miarę 180 stopni. No a co to znaczy, że tu jest kąt 180 stopni? No to to znaczy, że te odcinki SD i SF, że one leżą na jednej prostej, że te dwie półproste, które tutaj wychodzą z tego wierzchołka, ta półprosta SD i półprosta SF, one leżą tak naprawdę na jednej prostej. Czyli może ja to napiszę, że SD i F, leżą na jednej prostej na jednej prostej I taką parę kątów nazywamy kątami przyległymi, czyli to jest para kątów, tutaj to napiszę, to są kąty Przyległe. Kąty przyległe. To są kąty przyległe. Tutaj są kąty przyległe, a tutaj były kąty dopełniające. No i to są takie dwa przypadki, kiedy mamy dwa kąty, które mają wspólne ramię i ich miary sumują się do pewnych szczególnych wartości. W pierwszym przypadku sumują się do 90 stopni, czyli do kąta prostego. W drugim przypadku do 180, czyli do. Kąta półpełnego. No i ten pierwszy przypadek nazywa się kątami dopełniającymi, że ich miary się dopełniają do 90 stopni. A w tym drugim przypadku nazywa się kątami przyległymi. No bo widzimy, że skoro te, te półproste tutaj leżą na jednej prostej tak naprawdę, to to oznacza, że mamy taką sytuację, że tu mamy pewną prostą i tutaj mamy ramię kąta, które odchodzi w jakimś punkcie od tej jednej prostej. No i ta para kątów, jaka tu, tutaj powstaje... Nazywają się kątami przyległymi. One przylegają do tej samej prostej. A tutaj kąty dopełniały się do 90 stopni. Tutaj mieliśmy parę kątów dopełniających, a tutaj mamy parę kątów przyległych. No i tutaj oczywiście podałem pewne konkretne miary kątów, ale to było tylko po to, żeby pokazać przykład. Te miary mogą być zupełnie dowolne. Byle tylko ich suma wynosiła 180 stopni, wtedy mamy parę kątów przyległych. A jeżeli mamy w sumie 90 stopni, no to mamy parę kątów dopełniających. A to były tylko przykłady ilustrujące te ogólne definicje.